jaki ty przykład synowi dajesz? Jak widzisz papieża, podniecasz się, ole tam, ole, to ty tylko wiesz, takie chwilowe natchnienia masz, ty też. A potem papieża w telewizji nie ma, odjechał do Watykanu, w Polsce nie ma i dalej, życie. Nałogowym jesteś telewidzem, tak samo nałogowym karciarzem. Wstyd na stare lata, ocknij się chłopie, obudź się wreszcie. Obudź się wreszcie, chłopie. Obudź się wreszcie. I co wy myślicie? Co wy myślicie, że ja dopiero przyszłam teraz po rozum do głowy? Włączyłaś? Coś tu jest kręcone. Kto? Tak, gówno jest kręcone. Jeprze. No, nareszcie włączyła. No. Matko, ja się boję, że ten chłopie... No, co się boisz? Już jest naprawione. Co naprawione? No to spróbuj kręcić żarówkę. No, co naprawione? Coś ty naprawił? Nie wiem, co naprawiłem, ale naprawiłem. Boże, co za kręty bludzie. Tu jest wszystko dobrze. Coś ty zrobił, no popatrz, co on zrobił. Nie było światła tylko tu, a teraz popatrz, nie ma nigdzie, ani w lodówce, ani nigdzie. Boże, co za duma. Co za techniczny kręt. Tak, to jest chamstwo to, co ty robisz. To jest chamstwo. Proszę mi iść. Pieniądze wszystkie. Teraz co zarobisz, pieniądze na kupkę będziemy składać. Powyrywa to wszystko. Gdzie masz podwyżkę? Gdzie? Jaką? A w zeszłym miesiącu też to samo było. Nic nie było. Dwa miesiące temu też to samo. 1342. Co ty pieprzysz? Dochód 1340. No, a było 1100, jak dawno oglądałem. Tu masz 1144. Taka emerytura przyszła. To jest dochód, a proszę ciebie, zaliczka na podatek 2, to ci zostaje 1144 i żadnej podwyżki nie ma. Co ty myślisz, że ja dostałam 13 milionów, coś ty zwariował? O to przyszło. Ty, bo jak ci... No i co, jak cię czepnę... Masz naprawdę koniec. Sio. Sio, papa zaraz, paparazzi, operator. Sio, śladu nie ma. On sam jeden wszystko wziął. Nie myśli o drugim człowieku, zagroży. Egoista, samolub, taki ćwok pieprzony, słoma mu z buta wychodzi, taki nienażerty, taki pazerny. Wiesz jak, on taki jest łasy na jedzenie, co chwilę by jadł, co chwilę. Jakby wyszedł z jakiegoś kryminału, proszę ciebie, zagłodzony. To aż naprawdę jest takie nieetyczne, takie niesmaczne, że coś niesamowitego, to co on wyprawia. Ja nie wiem, gdzie on się chował ten człowiek, on z lasu przyszedł, z kurnej chaty, a on tak przychodzi i na sojuszu kuchni, łapie za to, łapie za tamto i tak jak świnia, jak pieprze, jak marchlak. No nie, człowieku. I wiesz co, ja mówię, nie pozwalam, tylko człowieku, ja cię nie mogę nauczyć. To nie nauczyć, ja z chamem, z cieciem nie mam zamiaru mieszkać pod jedynem, bo mi się obrzydzenie bierze, jak ja patrzę na ciebie. Ja nie mam apetytu ani jeść, ani odbierasz mi ochotę od wszystkiego. Mi się żygać po prostu chce. Marcin, proszę cię, idź zjeść dziecko, idź zjeść. Ten barszcz, idź, proszę cię, przecież to zimne będzie, wrzody dostaniesz, w suchoty wpadniesz, nie będziesz miał siły nawet kameru dźwignąć. No i czegoś nie zjadł tego barszczu, wiesz co, to taki dobry barszcz, ja bym sobie go zjadła i czegoś nie zjadł. Zimny, nie smakuje ci? W restauracjach ci smakuje, jest w restauracjach. W restauracjach jedzenie to jest na krótką metę. Co zostanie do gara z powrotem, wrzucą mi. Coś nie chce jeść. Jak to ci się nie chce jeść? No pewnie, jak ty po restauracjach chodzisz, jak pieniądze masz, to wydajesz pieniądze po restauracjach. Nie będę gotowała na tyle ziemniaków, na tyle tego, po cholerę, na dwie osoby gotuję, albo na jedną i koniec. A umyć talerze za sobą nie masz czasu? Idę. Powiedz mi, pokaż mi, coś ty dzisiaj zrobił. To wszystko. Co to znaczy to wszystko? To wszystko. Jakie to wszystko? Ja to wszystko to już od tygodnia czasu. Gówno, prawda? Oczywiście. Uciekaj stąd. Coś ty robisz? No nie, ja się pytam, gdzieś ty mnie bezczelnie. Nie kłamiesz, chłopie. Przyjechałeś we wtorek, powiedziałeś, zeszły tygodniu, cały tydzień.
trochę dowiedzieć gdzieś. W tym tygodniu też przyjechać wieczorem, mówi, no już skończyłem z Wieliczką, mówi, tylko w piątek pojadę, zawiozę rachunek i mi w przyszłym tygodniu wypłacą. Więc pytam się, po co się wypłacą mi. No z tymi modelkami, to gdzie masz ten film? Co? Co w kontynentalu byłeś, w kontynentalu? Marcin, ale widać, że z ciebie piją. Ty widzisz, że ci się nas silny robi? Jak mi to poznać po czerwonym, po silnym nosie? Ty masz... Matko Boska, przestań popijać. To już nos silnieje. Inny kolor masz ciemniejszy, tak, jak leżysz, to teraz się odznacza. Taki sinawy masz od czoła. Człowieku, przecież to jest straszna poza. Coś ci się tak rozkroczy? Strasznie brzydko wyglądasz, Marcin. Co ty tak leżysz? Co się tak rozkroczył? Coś ty z tymi nogami zrobił? W kroku masz, między kolanami masz krok. Jezu drogi, Marcin, okrągłe ci się robi. Jezu, bo to prawa łopatka ci okrąga, jak pół bochenka chleba ci wystaje. Będziesz w moim wieku, to będziesz tak pokrzywdziony jak babcia. Po coś Dziunek wyciągnął, kazał im wyciągnąć te haki. Były te haki, to on od czasu do czasu na te haki sobie dawał od huśtawki drążek i jest ten drążek w pablaczu. I Marcin ćwiczył, podnosiłeś się, ćwiczyłeś. Cicho. A ojciec wziął, a są te haki, są, można ich wkręcić z powrotem. Mają jakiś sport uprawiać w wolnych chwilach albo chodzić na gimnastykę jakąś taką wyrównawczą, na rehabilitację, to on przylepi się do stołka w kawiarni, ciągle pogarbiony, pochylony. To jest gimnastyka. Taki ładny chłopak był. Się urodził. Śliczne dziecko było, lekarka. Potem taki ładny chłopaczek byłeś. Do liceum. Potem jak żeś zaczął tak się bradziarzyć po tych kawiarniach z kolesiami, to na psy zeszłeś. Włosy ci zrzadły. Pokrzywioną masz sylwetkę. Człowieku, masz 27 lat, to ci powinien być pewnie, że są też szczupły mężczyzny. Przecież ty nie będziesz całe życie taki szczupły, nie możesz być. Musisz nabrać ciała. I ta łopatka ci wyłazi z tego spinania się, nie spinania, tylko z tej siłowni pieprzonej. I z tego spinania się. A nogi masz zniszczone tymi ciasnymi butami. Miałeś takie zgrabne, ładne stopy. No i co z tymi zębami? Miałeś takie ładne, białe zęby i wtedy ten ząb, ten, co cię napali, co ci złamali. Nasztukowali sobie, ale tak ci krzywo zrobił ten ząb. Byłeś mały, to tak troszkę se pleniłeś. To ja miałam dla ciebie tą wkładkę, bo byłam na Pawie i tam był ortodont i ci dał to tak jak Piotr, tak ci wkładałam, wyciągałam, wkładałam. Ale potem z wiekiem jakoś żeś wyrósł, bo żeś tak trochę miał do przodu, tak żeś trochę se plenił. No ale potem musiałeś podstawówkę kończył już w szóstej, siódmej klasie, ósmej, już jakoś ci się te zęby same, może dlatego, żeś tam dużo gumy do rzucia, ja, i one ci się tak naprostowały. Gdzie byłeś wczoraj? Z tymi dziewuchami. A u nich w hotelu był, w mieszkaniu rajcował się. No się doigra. Na zmianę, raz z jedną, raz z drugą. No się doigra. To źle świadczy o takich dziewczynach, które chłopaka ledwie co znają i przyjeżdżają. Nas numer telefonu daje. Ja swój numer kołnierzyka, w ogóle, gdzie się urodził, gdzie mieszka i głupi chłopak. Ty się uważasz za kulturalnego, inteligentnego? Ty się uważasz? Kulturalnie inteligentny chłopak, co się szanuje, proszę ciebie, to po nocach się nie łajdaczy. Chciałam ci tylko tyle. Po nocach się kurwa złodziej i pijak łajdaczy. Bo ty są tak studentkami jak ja. Tak, one w ogóle są wszystko. Tak jak ta Dorota studentka, zasłana studentka. Mu się podoba, się gówno podoba, to się ożeń, to zobaczysz, co ci przyjdzie spodobania. Ja kocham, spróbuj mi późno wrócić, proszę ciebie. Koniec z łajdactwami nocnymi. Nie wpuszczę do domu na kobiet.